Mówi się, że za darmo to dobra cena. I w ten oto sposób dałem drugą szansę dla gry Warhammer Housebane. Tym razem na PlayStation 5 w ramach tak zwanego plusa. Jak gra zmieniła się od premiery i czy rozgrywka na konsoli jest bardziej ciekawa? Zapraszam do recenzji. Pierwsze moje podejście do gry Warhammer Housebane było zaraz na premierę i wcale nie bawiłem się wtedy zbyt dobrze. Dałem wtedy grze ocenę 3 na 10 i powiem szczerze, że bardzo wynudziłem się do samego końca. Wtedy też napisałem w recenzji, że gra jest nie do odratowania. Mogłem się jednak mylić, chociaż nie tak bardzo jak mi się wydawało. Warhammer Housebane zabierze nas do fantastycznego i brutalnego świata Warhammera, gdzie wcielimy się w jednego z przedstawicieli paru klas postaci i będziemy próbować uratować Imperium przed mrocznym wpływem sił chaosu. Zaczyna się dosyć ciężko, bo sam Imperator Magnus zostaje ranny przez atakujące jego siedziby siły Nurgla. Naszym celem będzie więc uratowanie Imperatora, zanim klątwa go zabije. O ile sam początek fabuły i pierwsze misje są raczej ciekawe i wciągające, to późniejsze jej przedstawienie nie pozwala nam czerpać przyjemności z poznawania historii gry. Całość jest zamknięta za dialogami, które odbywamy między misjami, a same zadania polegają jedynie na przebiegnięciu od punktu A do punktu B i zrobieniu paru bezsensownych rzeczy po drodze. Może to być zabicie jakiegoś bossa, rozwalenie paru kapliczek albo znalezienie jakiegoś przedmiotu. Potem następuje powrót do miasta, parę linijek tekstu i powtórka. Po paru misjach trafimy na bossa i zaczyna się kolejny akt. Fabuła w Warhammer Housebane może jest ciekawa, ale jej przedstawienie jest dla gracza po prostu odpychające i frustrujące, przez co szybko tracimy zainteresowanie wątkiem. Sama rozgrywka to typowy hack and slash. Osobiście wybrałem jedną z nowych klas postaci, czyli inżynierkę Killeu. W trakcie gry mogę stawiać wieżyczki, używać wyrzutni rakiet w walce, czy też zrzucać na wrogów bombę z napalmem. Jednym słowem, wprowadziliśmy trochę starej, dobrej, krasnoludzkiej inżynierii do świata gry. Muszę przyznać, że rozgrywka inżynierem była bardzo ciekawa i mniej powtarzalna niż to zapamiętałem. Sam świat gry jest rzeczywiście bardzo klimatyczny, podobnie jak design potworów, a w szczególności walki z ostatnimi bossami w każdym akcie, które są najmocniejszym elementem gry. W trakcie rozgrywki na koniec każdego z aktu czeka nas pojedynek z potężnym, większym demonem któregoś z bogów chaosu. Zawalczymy więc m.in. z krwiopijcą lub wielkim nieczystym, a walka z każdym z nich to wymagająca i paroetapowa rozwałka. Mogę śmiało powiedzieć, że czuć potęgę bossa, z którym walczymy, zwłaszcza na wyższych poziomach trudności, i te walki zapadają mocno w pamięć. Fajnie, że twórcy zrozumieli, jak dobrze zaprojektowali te walki i dali nam możliwość powtarzania pojedynków z bossami z różnymi modyfikatorami. Niestety tylko bossowie wyróżniają się z gry, ponieważ znaczna część zwykłych wrogów to kopiuj wklej swoich odpowiedników w innych frakcjach. W ten sposób w teorii awansujemy na kolejne etapy gry, ale w praktyce spotykamy tych samych wrogów, zwłaszcza elitarnych, którzy różnią się jedynie kolorem. Nawet ataki mają bardzo podobne. Podobnie temat dotyczy poziomów, które zwiedzamy. Ponownie w Warhammer Housebane czeka nas walka w identycznych korytarzach, gdzie czekają rozrzucone bezładnie hordy wrogów i raz na jakiś czas jakaś skrzynka. Nawet w kolejnych etapach gry wszystkie poziomy prezentują się identycznie. Zmienia się tylko tło. Czasami będzie to zrujnowane miasto, innym razem jakiś lasek, a jeszcze jakiś zamek lub inne ruiny. W praktyce są to jednak praktycznie te same poziomy, a rozgrywka na nich robi się żmudna. Wyjątkiem jest tutaj wieża czaszek, która wyróżnia się na tle pozostałych poziomów i polega na krążeniu po pokojach zamku w celu znalezienia przejścia do bossa. Ta mechanika także była tak dobra, że twórcy postanowili z niej zrobić oddzielny tryb gry. Na naszym kanale znajdziecie filmik, gdzie przechodzę ponad 20 poziomów takiej wieży moim inżynierem, czy raczej powinienem powiedzieć inżynierką. Pomimo tego, że tereny są nudne i powtarzalne, walki z wrogami to pokonywanie tych samych hord, to muszę przyznać, że nie czuję frustracji zabawy w Warhammer Housebane. Game loop w grze jest bardzo przyjemny i odstresowujący, a system rozwoju postaci pozwala nam na różne zabawy z buildami i bezproblemowe ich zmienianie między misjami. Umiejętności niejako kupujemy za punkty, które zdobywamy na kolejnych poziomach doświadczenia.
Dodawanie potężniejszych umiejętności na pasek kosztuje nas więcej punktów, podobnie jeżeli chodzi o umiejętności pasywne. Dochodzą do tego także umiejętności elitarne, zwane w grze boskimi, a te kosztują najwięcej punktów ze wszystkich. W ten sposób szukamy synergii, kombinujemy i tworzymy naszą postać w oparciu o wybrane przez nas umiejętności. Muszę przyznać, że daje to frajdę i czuję się i trochę jak w jakimś sandboxie, gdzie najpierw tworzę postać od zera, a potem wyruszam na Mordcił Chaosu, by przetestować go w boju. W tej samej wersji na konsolę PlayStation 5 muszę przyznać, że gra wygląda ładnie. Może nie tak ładnie jak trochę konkurencyjny Inquisitor Martyr, zresztą słyszycie teraz soundtrack z tej gry, ale nie jest też tragicznie i gra niejako cieszy oko. Sama rozgrywka podczas bitwy jest przyjemna, bo słudze za pomocą pada do konsoli. Problem mam jedynie z oknem ekwipunku, które jest niesamowicie nieintuicyjne i nawet po kilku godzinach gry jest ciężko się do niego przyzwyczaić i skutecznie po nim nawigować. A to w sumie dziwne, bo jego projekt wydaje się specjalnie zrobiony właśnie pod wersje konsolowe. Tak jak już wspomniałem na początku recenzji, Warhammer Chaos Bane jest całkiem niezłą grą, zwłaszcza kiedy masz ją dostępną za darmo. Okazuje się także, że całkiem przyjemnie gra się w nią na sporym telewizorze, relaksując się po ciężkim dniu pracy. To dalej nie jest gra, która będzie wysoko w rankingu wszelkiej maści hack and slashy, ale dzisiaj mogę śmiało powiedzieć, że nie jest też najgorszą produkcją tego typu i zdecydowanie warto jej dać szansę, nawet jeżeli nie jesteście fanem klimatu Warhammera. Dzięki, że oglądaliście, mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie, subskrybujcie kanał, łapki w górę, napiszcie w komentarzu, czy graliście Warhammer Chaos Bane. Jeżeli tak, to czy wam się podobało oraz jaką klasę wybraliście, tak? I jeszcze raz, do następnego, cześć!